wstać i zapraszamy Państwa za chwilkę na nasze przedstawienie, które chcemy pokazać. Grupy Makaton. Ja się tutaj odsunę. Wspieramy naszych. Wierzę tylko, że. Ale wszyscy, dorośli również. Siłę chłonią. Jest im wtedy niezmiernie miło. Tak jest, dziękuję. My też możemy się śmiać. I jasne, oklaski też mogą być. Patrzcie na nas tak dziwnie. Żyjemy tutaj wśród was. Normalnie. I serca mogą być szybciej. Nie musi wcale tak być.
wiecznych oddziału prewagacjonowych opakowań. Brawa, gracja, Anetka! Brawa dla Junka! Brawa dla Mirelki! Dziękujemy Wam wszystkim za piękny występ. Dziękujemy, Anetka. Witam oczywiście Was, drodzy uczniowie naszej placówki. Witam serdecznie nauczycieli. Witam serdecznie pracowników obsługi administracji. Witam wolontariuszy, którzy do nas przyjechali. Bardzo nam jest miło wszystkim tutaj, osobom, które przygotowywały to przedsięwzięcie, ponieważ to przedsięwzięcie jest tak jakby podsumowaniem całego roku pracy Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych. Witam wszystkich serdecznie na tym przemiłym, przepięknym spotkaniu. Witam rodziców, witam nauczycieli, witam młodzież i witam wszystkich, którym jest bliski los drugiego człowieka. Szanowni Państwo, ja chciałbym każdy kwiat dać dla nauczycieli, dla rodziców, dzieci, które dostają fachową pomoc. Za Wasze serca, za Wasze poświęcenie, za to, że Wy praktycznie robicie coś dobrego dla drugiego człowieka. I powiem jeszcze taką rzecz, że zaczynaliśmy mając w tym ośrodku 44-45 dzieciaków. Dzisiaj tych dzieci jest około 200. To nie dlatego, że tych dzieci przybyło, tylko po prostu dlatego, że tyle osób potrzebuje pomocy, tyle osób potrzebuje wsparcia. I tutaj dla tej kadry nauczycielskiej wielkie, wielkie brawa. Chcemy złożyć chyba wspólnie te życzenia w imieniu własnym, w imieniu samorządowców powiatu drawskiego, w imieniu burmistrza Złocieńca, w imieniu burmistrza Czaplinka za tą dobrą, wspaniałą pracę i życzyć wszelkiej pomyślności, aby Wam się darzyło nie tylko w pracy, ale w życiu osobistym. A dla tych dzieci niech będą te słodycze i oficjalne życzenia. Panie starosto, ja chciałem, tak się zastanawialiśmy, czy to wszystko ma zjeść dyrektor. Będzie mu ciężko. Ale warto jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Proszę Państwa, wszystkie nasze działania byłyby nic nie warte, albo mało warte, gdybyśmy nie działali wspólnie i w jednej sprawie. Zaczynamy właściwie od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, aż po warsztaty terapii zajęciowej, które znajdują się w Czaplinku. Obejmujemy swoją opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. I teraz kilka liczb. Gdy 4 lata temu stałyśmy tutaj z Emilką, prowadziłyśmy pierwsze spotkanie integracyjne, mówiłyśmy o tym, że mamy 5 oddziałów. W tej chwili, proszę Państwa, są to 31 oddziałów. Mówiłyśmy, że pod opieką jest 53 dzieci. W dniu dzisiejszym jest to 185 dzieci. Na chwilę obecną wczesnym wspomaganiem obejmujemy 82 dzieci, a pracuje nauczycieli 70. 4 lata temu mówiłam, że jest to liczba 20, więc sami Państwo możecie zobaczyć, jak mocno się rozwijamy. Mamy jeszcze 29 osób pracujących w obsłudze administracji oraz 11 osób zatrudnionych na warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku. Niemożliwe! Nic
ubrannego głosu. Gdy ci serce na znak, gdy ci serce na znak. Dzięki temu, bo jestem bardzo uczuciowy. Jaskółką. Vive l'amour. Istnieją historie o ludziach, którzy mieli niezwykłe problemy. Samson kochał Dalilę. O, to było niewyobrażalne. Romeo i Julię. O, tragedia. Ale najbardziej nieprawdopodobna historia opowiada o kimś niezwykle małym. To historia Calineczki. Thank you.
rozglądaj się, mój drogi. Nasz syn znów gdzieś zniknął. No cóż, myślę, że czuję się głupio, podróżując na tym białym motylu. A z jakiego powodu? Nie robi właściwego wrażenia na młodych damach. Ale robi wrażenie na dworze, mój kochany. Nadeszła przecież jesień i dziś mieliśmy złocić liście. Miał nam pomóc. Tabito. Boję się o niego. Nie lubię, kiedy ugania się po dolinach na tym swoim trzmielu. Jest przecież następcą tronu. Zapomniałaś, jak to jest, gdy się ma 16 lat? Czy mogę prosić? Nie, proszę, zaczekaj, wróć. O, bardzo przepraszam, nie mam złych zamiarów. Czy tak lepiej? Nie mam szpady. I co? Teraz wyjdziesz? Zaraz, zaraz. Na co tak patrzysz? Powiedz coś, proszę. Jesteś... Ty jesteś elfem. Co takiego? Witam. Na imię mi Calineczka. Jak się pan miewa? Calineczka. Cóż za piękne imię. Dziękuję. Jestem Korneliusz. Korneliusz? Jakie śmieszne imię. O, nie, nie, odpowiednie. A opowiedz o dworze elfów. Czy jest tam książę? Tak. Musi być przystojny. Tak, bardzo. Silny i dzielny. Niezwykle. Chciałabym go poznać. Powiem mu. Dziękuję. Bardzo proszę. Więc nie zapomnij. O, nie zapominajki.
Nigdy cię nie zapomnę. Nigdy. Nigdy, nigdy. Korneliuszu! O, mamo! Mama! Korneliuszu, chodź już! Jak im się chowasz? Cii, nie czas na wyjaśnienia. To królowa elfów. Moja matka. Matka? Tak, muszę już iść, ale... Czy jutro się zobaczymy? Królowa? Więc jesteś... Jesteś... Ty jesteś... Jutro? Tak, jutro. Tak, jestem księciem. Księciem? Tak. Może poznasz moich rodziców? Korneliuszu! Powiedz tak. Dobrze. Chcesz? Czy chcę? Tak, książę Korneliuszu. Tak. Korneliuszu! Korneliuszu! Ach, muszę już iść. Czy mnie polubią? Cii, schowaj się. Tak, tak, polubią cię. Ale muszę z nimi wieczorem pomówić. A rano, jutro rano po ciebie przylecę. Świetnie, ale ja do jutra. A potem będziemy żyć długo i szczęśliwie. Oh, bardzo długo. Korneliuszu! Do jutra. No, na pewno po mnie wrócisz? Powiedz. Na pewno. Lubi nawet sum.
takie błoto istny cud. Kum, 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 a kum, kum, kum. Syn młodzieńcem jest na schwał. W rechotaniu wiedzie prym. Chcę, by dobrą żonę miał. Chcę, byś zawsze była z nim. Syn mój weźmie z tobą ślub. Na wesele czas, już czas. Ty mu obiad z muszek zrób, nim król żab połączy was. Tak jak my się w wodzie płucz, tak jak my się w młocie chlat. Rechotania ucz się, ucz, by nie gorszą być od żab. Zaraz żaby zwołam, niech zbiegnie się ich cały tłum. Rechu, rechu, rech, rech, rech. Kum, 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 a kum, kum, kum. Czekaj na mnie na tym liściu, niedługo wrócę.
czekałam na księcia Korneliusza, bo powiedział, że wróci rano, ponieważ mnie kocha i... O, kocha cię? Tak. Gratuluję! Och, dziękuję, ale wtedy porwała mnie pani Ropucha i postanowiła wydać za mąż za swojego syna. I właśnie... Ropucha? Zła Ropucha? To naprawdę wstrętny dzień, mademoiselle. Calineczka. A, Calineczka? Jestem Rzekimo i ofiarowuję swoją pomoc. Dziękuję, ale boję się, że nigdy nie wrócę do domu. O, czy ty bardzo kochasz księcia? Tak. Więc idź za głosem serca, a odnajdziesz dom. Czy wiesz, gdzie książę mieszka? O, wiem, że mieszka gdzieś w Dolinie Elfów. Ale nie wiem, gdzie to jest. Nic się nie martw. Ja, Rzekimo, odnajdę go i przyprowadzę do ciebie. To niemożliwe. Niemożliwe? Nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest niemożliwe wszak, gdy ci serce da znak. A na skrzydłach magii polecisz w świat, gdy ci serce da znak. Czy przez życie drogę znasz, czy zgubiłaś ją? Nie wyczytuj losu z gwiazd. Ufaj sercu, uwierz szczęściu! Nic nie jest niemożliwe wszak, gdy ci serce da znak. Uwielbiam grać o stare rytmy. Jak się masz, to słychać, że wszystko dobrze. Ja podobno jestem kiczem. Zaśpiewam panu. Nie, nie, zaśpiewasz na balu chrząszczy. I zatańczysz. Wszyscy będą mówić tylko o nas. Kiczu. Bo jesteś zbyt wędrówka! Wybacz, Kiciu, lecz jesteś zbyt!
Gdzie jestem? W mojej kuchni. Jestem mysz polna i żyję bezpiecznie pod ziemią. Proszę, wypij to. Chcę iść do domu. Cóż, chyba musisz zaczekać aż do wiosny, Calineczko. Znasz moje imię? O, proste. Wiem znacznie więcej. Na przykład, że byłaś narzeczoną księcia Korneliusza chyba. Tak, prawie. O, to bardzo smutne. Co? To, że znaleziono go zamarzniętego na śmierć. Nie. Przecież nie działaś o tym. Nie. Korneliusz, nie. To nieprawda. Korneliusz na pewno mnie szuka. Dlatego to się stało. Marineczka, właśnie przyszła z góry. Z góry? Z góry. Straszne miejsce. Witam panią Calineczko. Miło panią poznać. Mnie również, panie Krecie. Tak. A co jest tam, na górze? One tam kiedyś całkiem mnie oślepły. Pośpiesznie wracałem do ciemności i spokoju. Ale... Kocham światło. Ja nie cierpię. Dość już o tym. Nie cierpię słońca. A teraz ja opowiem wam o czymś. Dzisiaj rano, gdy wyszedłem na spacerek, natknąłem się na coś niezwykłego w moim tunelu. Na martwego ptaka. Nie. Tak. O, Szkimo, mój drogi przyjaciel. Czułeś Dotka? Tak, Minutka. Droga sąsiadko, czy możemy porozmawiać? Oczywiście. Moja droga, wie pani, że od pewnego czasu pragnę się ożenić. To cudowny pomysł. Czasem czuję się taki spragniony czyjegoś towarzystwa. To całkiem naturalne. Myślałem, czy... Tak? Czy mógłbym panią prosić o przekonanie Calineczki, aby została moją żoną? A zgadzam. Droga sąsiadko. Proszę mi teraz zaufać. Calineczko? O, serce bije. Wcale nie umarłeś. Szakimo. Szakimo. Wrócę tu. Wieczorem. Calineczko. To idealna partia. Ten Kret jest najbogatszym gryzoniem w naszych stronach. Wykształcony, elegancki, uszanowany. Nie przejmuj się, że nie widzi. To nawet lepiej. Jak mogłabym wyjść za pana Kreta? Nie kocham go. Miło. To coś, o czym się czyta w książkach, kochanie. Co za ślub, jaka piękna panna młoda, a miłość każdy wie, po najgórze się cieszysz. Miłością nie nakarmisz się, nie kupisz za nią nic. Teraz o, zakrata idź. On nie jest zły, bystry taka krecia młoda i całkiem ślep, lecz mokre oczka ma ten krew. Choć oddech ma nie świeży, lecz dla troli jest w tym szyk. Zakrytaj idź. Ogrzej się, przyjaciel. Ogrzej. Jemny ptaszku. Przepraszam cię za wszystkie kłopoty. Teraz wiem, że na tym wielkim świecie nie ma miejsca dla małych ludzi. Tak. Nie można robić rzeczy niemożliwych. Powinnam wyjść za Kreta. Wyjdę za Kreta. Chyba żartujesz. Szakimo! Wyjdź za księcia! Szakimo!
obudziły się. O, rzeki mamu. Ma golec w lewym skrzydle. Golec? Pokaż mi. Jaki wielki. Spokojnie. Już. O, teraz jest dużo lepiej. Wsiadaj, proszę, wsiadaj zaraz. Zabieram cię teraz prosto do lasu. Znalazłem Dolinę Elfów! Nie, posłuchaj, to jest prawda! Elfy! To tutaj! To? Wygląda jak ścieżka zalśnięta chwastami. Śpiewaj, Celineczko, śpiewaj! Chcesz mi skrzydła dać, zabrać mnie hen aż do gwiazd, by na zawsze pokochała cię. Rzekimo, to jest głupie, to tylko ścieżka. To jest właśnie Dolina Elfów. Weź mnie do domu. Proszę. Chcę ci skrzydła dać. Proszę, śpiewaj troszeczkę. Weźmiesz mnie w daleki świat. Wszystko, o czym śnimy, wkrótce spełni się. Nie, 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 nie